Prawa i Sprawiedliwości, którzy próbują zainterweniować, dostać się do swoich kolegów. Może tutaj pan poseł Robert Telus opowie nam o tym, co się dzieje tutaj, jaka sytuacja ma miejsce. Chcieliśmy dostać do telewizji z interwencją, jak to zawsze bywało, bez problemów, ale dziś ochrona jakaś się znalazła tutaj, ochrona obca, panowie stanęli w drzwiach i nie wpuszczają po prostu nas nawet do telewizji. I mimo, że pokazujemy, że jesteśmy posłami, legitymację, nie chcą nas po prostu wpuścić, stoimy na zewnątrz budynku i nie ma na tą chwilę wejścia. W jaki sposób policja się zachowuje? Czy państwo zwracali się z prośbą do policji o pomoc? No oczywiście, że zwracamy się, policja tutaj jest, ale policja nie reaguje. I jeszcze chcę raz podkreślić, tutaj stoi policja, nasza państwowa policja. Tu w środku stoją ochroniarze prywatni i policja nie reaguje. Policja powinna właśnie wylegitymować, zareagować. Nie ma żadnej reakcji ze strony policji. No, tak, w takim kraju nam przyszło żyć. To jeszcze zapytam pani poseł.